Moje rano w Pixel Cafe. A dzisiaj znowu widzimy się z Kasią, która odwiedziła nas we wtorek, która też przedstawiała nam, dlaczego nasze sklepy internetowe, twój sklep internetowy nie sprzedają tak, jak powinny, a mogłyby sprzedawać lepiej na pewno. I co, Kasiu? Na wstępie może sobie przypomnijmy pokrótce, o czym tam rozmawialiśmy, żeby mieć punkt odniesienia. Więc tak patrząc sobie w ten nasz skrypcik, to przede wszystkim była mowa o tym, co widzimy na pierwszy rzut oka, tak? Czyli mówiliśmy o grafice, mówiliśmy o czytelności i o tym, żeby ta strona była czytelna, o mobilności i responsywności, dobrze, żeby była dostosowana i elementy zaprojektowane tak, żeby dobrze się wyświetlały i można było łatwo poruszać się po sklepie. Wyszukiwarka, czyli też fajne filtry, słaba nawigacja to był jeden z błędów, czyli ta nawigacja musiała być prosta, przejrzysta, aktualne treści, było troszkę o podstronie produktowej, czyli o tym, jak ona powinna wyglądać, o opisie, o danych, o zdjęciach i o tym, jak ten koszyk przy zakupie, przy tym, jak już wrzucamy produkt do koszyka, powinien też wyglądać. A dzisiaj idziemy dalej i co dla nas przyszykowałaś? Dokładnie, idziemy dalej. A propos tych produktów, bo tutaj szpuka mi dziecko, już się nie może doczekać, kiedy skończę. Dopiero zaczynamy. Okay. Halo. Okej, okay. A propos produktu, mam taką ciekawostkę, że dowiedziałam się z pewnego źródła, że te opisy produktów powinny zawierać takie minimum 1000 znaków. I nie mylić tego ze ścianą tekstu, która jest równa 1000 znaków, tylko dodajemy krótki opis produktu, wypunktowujemy najlepiej jakieś dane techniczne, jakieś przykłady użycia, z czego to jest zrobione i jeżeli sobie tak wizualnie to podzielimy, to wtedy też człowiekowi jest lepiej to przeskanować wzrokiem, wyłapać potrzebne informacje i wtedy też czujemy się, my jako odbiorcy, że rzeczywiście możemy zapoznać się z tym produktem lepiej. To tak, a propos tego ostatniego tematu. A dzisiaj zaczniemy sobie od jakby następnego kroku, który jest po koszyku, czyli jakby związany z tym koszykiem, to jest jakby ogólnie proces zakupowy, tak? Czyli wszystko, co się wiąże z tym, że my dany produkt kupujemy. I teraz jakby ten proces zakupowy, tak wizualnie też rozumiem na tą ilość kroków, jaką trzeba wykonać od momentu, kiedy sobie kliknę już dodaj do koszyka, do jakby zakończenia całego procesu, gdzie ja po prostu już jestem pewna, że wszystko jest zrobione, mam tylko potwierdzenie ewentualnie na mail, że realizacja zamówienia nastąpiła, czyli tam jest w toku. No jakby ten proces, jakby takie podstawowe błędy są takie, że on jest za długi, czyli na przykład ma za dużo kroków do ogarnięcia, jest za dużo danych do wypełnienia na raz, i jest na przykład wymóg zakładania konta, zanim się jakby wypełni te wszystkie dane. I jest na przykład mało opcji dostawy i płatności. I teraz tak, za długi proces, ryzyko, że ktoś się zniechęci i stwierdzi, kurde, za długo coś to trwa, może jednak się w tym czasie rozmyślić. Za dużo danych. No, prawda? Ja też jestem jednym z tych niecierpliwców, o których mówiłeś. Więc zdarza się, że rzeczywiście mogę sobie z tego koszyka gdzieś tam przy za długim procesie wyjść. No tak. Normalnie w sklepach to wygląda tak, że załóżmy sklep zwykły taki, gdzie mamy półki, oglądamy produkty, podchodzę do produktu, oglądam tiririri, okej, idę do kasy i tutaj jakby jedyna różnica, jaka może mnie spotkać między światem online a fizycznym, to kolejka, tak? Więc idę do kasy, płacę i wychodzę, tak? I dlaczego ten proces online miałby być dłuższy i zniechęcający, skoro właśnie możemy unikać tej kolejki, czyli możemy mieć coś od razu, trzeba o to zadbać, nie może to trwać za długo. Co do ilości danych, ludzie nie lubią za dużo danych w internecie zostawiać dzisiaj, zwłaszcza, że już coraz bardziej popularne staje się takie uświadamianie nas, głównie przez to, że ludzie sami się na to nacinają, albo też inni informują o tym, że są te dane zabierane, wyłudzane, jakieś są, po prostu ludzie się podają za różne firmy, nawet za takie dobre firmy typu InPost, nie? Więc tutaj też należy tyle danych, ile rzeczywiście jest nam potrzebne, żeby to zamówienie zrealizować, żeby ono dotarło do właściwego miejsca i właściwej osoby. Dalej, wymóg zakładania konta. Kiedyś to była codzienność, tak? Chleb powszedni, że jest taka, znaczy no taka prawidłowość, tak? Zakładam konto, bo wtedy mogę rzeczywiście dokonać wszystkich zakupów, bo teoretycznie moje dane będą bezpieczne.
No dzisiaj to jest kolejny krok, który oddala nas od tego, żebyśmy kupili coś, no bo kurczę, po co mam tracić czas na zakładanie konta, które prawdopodobnie posłuży mi tylko raz w roku, w zależności co to jest za produkt. Ja na przykład używam trochę wielorazowych pieluch i raz na jakiś czas trzeba dokupić takie papierki do środka. I nie jesteśmy tutaj jakimiś fanatykami, jak nam się kończą papierki, to idziemy po pampersy. No i jeżeli chodzi o zakupy w tym sklepie, no to ja tam nie mam konta założonego, ale za każdym razem jakby po prostu mogę podejrzeć zamówienie, wszystko jest tak jak należy, bo po prostu kupuję to jako gość, tak? Czyli można to tak rozwiązać. I bardzo dobrą praktyką. Zwłaszcza, że my jesteśmy coraz bardziej leniwi. Ja widzę, że ty mnie dalej nie słyszysz delikatnie. Postaram się słuchawki w takim razie założyć i mam nadzieję, że... Ja się przybliżam, ale ja cię słyszę tutaj przecież. Dobra, sekundka. Zaraz powiem. Możesz kontynuować, Kasiu. Jasne, więc taką dobrą praktyką jest to, żeby to zapytanie o konto, czy chcesz kupić poprzez założenie konta, czy jako gość, żeby to było na samym końcu. Tak, żeby... Już przejdziemy przez cały proces wypełniania danych i generalnie my już jesteśmy psychicznie jakby oswojeni z tym, że my to kupiliśmy prawie że i dla nas jest tylko taka wisienka na torcie, czyli jedno kliknięcie, czy te same dane posłużą mi do rejestracji konta na przyszłość, czy po prostu, czy nie, czy teraz sobie po prostu tylko kupuję. No i to jest bardzo fajne, naprawdę to lubię i cieszę się, że takie rozwiązania zostały wprowadzone. Nie wiem, kto na to wpadł jako pierwszy. Fajnie byłoby się jakieś dowiedzieć. No i ogólnie tak, wymóg zakładania konta. No i co? Mało opcji dostawy i płatności. I to jest, myślę, taki czynnik, który już ostatnio ktoś w komentarzu również poruszył, że my jakby sobie estymujemy te wszystkie rzeczy, tak? Cena produktu, ile dostawy, ile czasu i jak to wygląda z płatnością. No kiedyś, jak ja byłam młodsza, to moja mama bardzo dużo kupowała przez Allegro i bardzo dużo płaciła za pobranie. Ja osobiście chyba tylko raz w życiu coś takiego robiłam. Ale może są jakieś jeszcze, no nie powiem dinozaury, ale osoby, które są przyzwyczajone do tej formy płatności, więc warto na przykład ją uwzględnić. Warto uwzględnić różnych kurierów, warto uwzględnić paczkomat, warto uwzględnić na przykład kiosk ruchu. I tak jakby dla osoby, która ma sklep, to może się wydawać takie, po co aż tyle, to są dodatkowe koszty, no bo to są też inne moduły, tam trzeba pewnie popodpinać, no ale z drugiej strony dajemy komfort wyboru naszemu użytkownikowi, więc warto sobie wybrać kilka głównych, które czymś tam się od siebie różnią, czy czasem dostawy i ceną, bo może być tak, że coś jest tańsze, ale dłużej idzie, coś może być droższe, idzie szybciej, a coś może być takie optymalne, nie? I wtedy jest fajnie, no bo mamy z czego wybierać i czujemy się, że dokonujemy dobrego wyboru, a nie, że jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym, że jest tylko jedna możliwość opłacenia tej wysyłki i to jeszcze bez żadnego wyboru kosztów. No. Chociaż jest jeden sklep, gdzie tak jest, a i tak tam kupuję. No proszę. Czyli jednak się da, ale warto podejść do tego z drugiej strony. Tak. To jest taki sklep, który jakby dla produktu, jakby to już zniesiesz wszystko po prostu. Lećmy dalej. Co dalej mamy tutaj przygotowanego? Bo ja widzę, że ta lista jest długa i mam nadzieję, że uda nam się skończyć przed 30 minutą, żeby nasi widzowie jak najwięcej informacji dostali. Czyli czas i koszt dostawy. Spokojnie. Część rzeczy już poruszyłam. Tak, no to trochę już tu o tym powiedzieliśmy. I na co warto zwrócić uwagę? Jeżeli my, jako właściciele sklepu, chcemy rzeczywiście zadbać o komfort naszych użytkowników, naszych klientów, to przecież jakby my możemy negocjować z firmami kurierskimi ceny. To nie jest tak, że też tam są takie sztywne ramy, możemy po prostu się dogadać z nimi i warto próbować, warto to robić. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy usprawnić logistykę, żeby zamówienia nie szły za długo. Przykład znowu ten sklep, gdzie zamawiam te wielorazowe te papierki do tych pieluszek. Kiedyś czekałam na zamówienie, aż do mnie dojdzie bardzo długo i no, przyzwyczaiłam się już do tego, że
zamawiam w innym sklepie, no to na drugi, trzeci dzień w paczkomacie już coś jest. Tam też jest paczkomat zaznaczony, ale zamówienie szło ponad tydzień, realizacja całości. No i co się stało ostatnio? Ostatnio zamówienie dziwnym sposobem jakby szybciej do mnie doszło i ja jakby nie spodziewałam się tego, przegapiłam wszystkie maile, które były z tym związane i jakby ta paczka sobie wróciła z powrotem do tego, no wiadomo, do tej firmy. No i jakby fajnie, nie? Że jednak coś zaczęli zmieniać, że coś się dzieje szybciej, tylko teraz sobie czeka znowu długo na ten, no, na tą paczkę z powrotem. No ale widzicie, nie można się nawet przyzwyczaić, nie? Że jak ktoś długo robi, no to okej, okay, nie? Ja sobie pozwolę jedną wstawkę. Dosłownie, bo ja mam jakieś małe problemy z jakością internetu, więc gdyby rzeczywiście bardzo mnie przerywało, to moi drodzy, napiszcie mi, a będę się starał tak, żeby było jak najlepiej, ale wyjątkowo jest coś niestabilnie, a jeśli chodzi o odbiór, także mam nadzieję, że Kasia tutaj będzie jak najwięcej dzisiaj mówiła i jak najdosadniej. Kontynuuj, proszę, przepraszam za to wstawkę. Okej. Okay. No więc możemy usprawnić logistykę, coś z pakowaniem, coś z realizacją dostawy, tak, żeby rzeczywiście skrócić ten proces wysyłania. Co ciekawe, ostatnio robiąc research do jednego zlecenia, dowiedziałam się, że jedna firma produkująca okna, która robi wszystko od zera w swojej własnej fabryce, szyby, profile, wszystko robią sami, ekspedycje na kraj i resztę też mają sami, mają coś takiego, że ustali sobie, że całe zamówienie realizują w 7 dni. Nie dłużej. Mój tata, który kiedyś pracował długo, 15 lat w firmie, która produkowała okna, bardzo się zdziwił, jak to usłyszał. No widocznie to jest możliwe. No, jak Amazon jest w stanie w ciągu 24 godzin dostarczyć każdą paczkę, a nawet mniej tego samego dnia, no to myślę, że da się tak te systemy zaprojektować, co jest pewnie też sprytne, musi wymagać sprytu i troszkę zasobów, no ale ostatecznie się da i to jest duży plus. Jasne, a tak z ciekawości, to do Polski też 24 godziny wyślą paczkę, czy nie? Do Polski chyba nie. Z tego co wiem, do Polski nie wysyłają w takich sposób. Nie wiem, czy w ogóle wysyłają do Polski, chyba w ogóle. A to szkoda. No cóż, o negocjacji już powiedziałam. Integracja z firmami kurierskimi też już było wspomniane. I co jeszcze? Poczekajcie, bo mi tutaj sobie zjeżdżam po moich notatkach. Okej. Okay. Taka kolejna rzecz, która wpływa bardziej na wiarygodność sklepu i na to, czy ufamy mu, jest to, żeby informacje o firmie właścicielu sklepu były jawne, tak, żeby można było je łatwo znaleźć na stronie. No, najczęściej się to daje na podstronę kontakt albo do stopki. I też kilka sposobów kontaktu, tak, żebyśmy też znowu mieli wybór. Niektórzy wolą dzwonić, niektórzy wolą e-mail pisać, niektórzy chcą formularz kontaktowy. No i odnośnie formularzy kontaktowych również możemy usprawnić to w ten sposób, jeżeli ktoś ma konkretny problem, konkretną sprawę, dać taką opcję wyboru. InPost ma to fajnie rozwiązane w tym panelu, gdzie można też zwracać paczki. Po prostu wybierasz z listy jakby problemów, które ty masz, to z czym się zwracasz. I oni prawdopodobnie też mają to podzielone, kto co obsługuje. Ale zaletą tego jest to, że ty możesz szybciej jakby obsłużyć tych klientów z takimi wiadomościami, bo już wiesz, czego dotyczą. Masz już w głowie procedurę, która jest połączona z daną sprawą, na przykład zwracam paczkę do impostu i dostaję zwrot pieniędzy na konto impostu. Na pewno jest jakaś procedura z tym związana, więc jak widzą maila o takim tytule, to wiedzą już mniej więcej, co robić. Nie muszą tracić czasu na zastanawianie się, przez co ja szybciej zostaję obsłużona. Więc to jest bardzo fajne. No i co, jeżeli mamy właśnie tą obsługę klienta, jeżeli mamy kogoś, kto odbiera telefony, też warto by było jakoś to ogarnąć, żeby to było sprawnie zrobione, żeby ta dostępność, czas, było to no takie dostosowane też do tego, ile mamy klientów. Jeżeli widzimy na przykład rozwój firmy, tak, że jest dużo zapytań, nie każmy tym klientom czekać ciągle na linii, tylko po prostu usprawnijmy coś tutaj w tym systemie. Możemy też chatboty zainstalować.
Tak, telefon do ZUS-u w trakcie pandemii, gdzie czas oczekiwania wynosił chyba 6 godzin w niektórych momentach, a nawet 11, więc warto, żeby twój sklep internetowy tak nie wyglądał, jak wtedy wyglądała ta sytuacja tam. No, dokładnie. No cóż jeszcze mogę powiedzieć tutaj? Fajne jest, jeżeli ta obsługa telefoniczna też jest miła, tak, jeżeli to jest takie pozytywne doświadczenie również, żeby ci ludzie czuli po prostu, że ty chcesz im pomóc, tak, że ty jesteś dla nich, a nie tak, że łaskę im robisz, że odbierasz ten telefon i czego? Więc Tak, to jest kluczowe tak. w ogóle, że w takiej obsłudze, bo mało się mówi o tym, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli zamówienie będzie w jakikolwiek sposób zrealizowane, nie tak jak było to, że tak powiem, w założeniu, gdzieś pojawią się te negatywy, to tak naprawdę ta obsługa klienta, która jest po zamówieniu, jest chyba jednym z ważniejszych elementów, bo to wcale nie oznacza, że ta opinia, którą my otrzymamy, będzie negatywna. Jeżeli my podejdziemy do tego procesu, czy to reklamacji, czy obsługi posprzedażowej w sposób odpowiedni. Być może ktoś właśnie w taki sposób doceni, że okej, coś się zepsuło, bo to się może zdarzyć, ale popatrzcie, jak oni zareagowali, tak? To zupełnie inny odbiór, jest wtedy też inny wydźwięk, aniżeli to, jak ta obsługa, tak jak powiedziałaś, wychodzi z takimi intencjami, że znowu ktoś dzwoni, Boże, musimy odebrać. No właśnie. Okej, okay, no to cóż. Fajne jest też to, że jeżeli jakieś zapytania często nam się powtarzają, to żeby przygotować takie miejsce na stronie, które się nazywa FAQ, czyli często zadawane pytanie. Tak, no i to jest bardzo fajne. Zazwyczaj to jest zaprojektowane tak, że to jest taka harmonika, która się rozwija, tak? Czyli mamy taki tytuł pytania i to, które nas interesuje, pod spodem ma odpowiedzi, nie musimy wszystkiego od razu widzieć. No i to też jest bardzo pomocne. No i również bardzo ważne jest, żebyśmy mieli opracowaną politykę zwrotów. Z tego co wiem, jeśli się mylę, to możesz mnie poprawić, ale w prawie polskim jest napisane, że można generalnie rzeczy do 14 dni zwracać zawsze. Pewnie są jakieś Tak. wyjątki dotyczące jakichś tam produktów, ale ogólnie sklepy nie mają prawa jakby zabraniać zwrotu ogólnie. Znaczy wyjęte są spod tego na pewno e-booki, bo jest to produkt cyfrowy, który dostajesz od razu jakby na swoją skrzynkę. Tutaj pozwól, bo mamy kilka komentarzy od Agi. Agi też napisała, że a propos tych paczek, o których mówiłaś, szybkości przesyłki, że zdecydowanie jest to możliwe, ale trzeba zmienić proces na produkcji. Patrz, metoda Toyoty. Tak, tutaj w szczególności cały lean manufacturing i wiele innych dobrych praktyk, które Toyota na pewno stosowała, które wdrożyły, to jakby jest w stanie nas przybliżyć. To nie odnosi się tylko do produkcji samochodów, zastrzegam. Tak, to No kolejna tak. prawda. I reklamacja to szansa. No, No właśnie. tak. Właśnie, o to chodzi, że to jest szansa na to, Tak żeby gdzieś samo. tam swój wizerunek podreperować. Tak samo jakby obecność w social mediach, o której też zaraz będziemy mówić, ale zanim tam przejdziemy, to jeszcze o pozytywnych opiniach w sieci trochę właśnie, to jest zależne, tak, że właśnie wszystkie te czynniki, o których tu mówimy, wpływają na te opinie i teraz no, są różne przypadki, tak? Pierwsze, co my możemy też zrobić raz na jakiś czas, to sprawdzić, co o nas piszą, tak? Spotkałam się z takimi sytuacjami, gdzie czytałam sobie różne opinie i na przykład mamy taką, wiesz, bardzo dużo ocen jest na 5, 5, 4, takie bardzo wysokie i kilka jest takie totalnie na jeden. I czytasz te komentarze i one są w całości negatywne, że wszystko było źle, wszystko było źle. I potem ta firma odpisuje, że jakby taka i taka sytuacja, która jest opisywana, w ogóle nie miała sytuacji, jakby oni nie mają tego w rejestrze nawet. Czyli tutaj jakby też takie zagrania nie fair w stosunku do takich firm też się zdarzają, więc trzeba być czujnym, żeby takie rzeczy wyłapywać i odpisywać na bieżąco. Wiadomo, no pewnie niektórzy też umywają ręce i mogą też wszystkim tak odpisywać, ale zastanówmy się, czy zawsze jest wszystko, wszystko, wszystko źle. No, zawsze, zwykle to jest tak, że jakiś tam kilka elementów może pójść nie tak. Nie wiem, za długo czekałam na paczkę, no kurier źle rzucił pod blok, nie? Nie doleciało mi do balkonu na przykład. Więc tak, sprawdzajmy, czuwajmy, co tam się dzieje w internecie o nas. No i jeżeli też już mamy tych swoich zadowolonych użytkowników, to poprośmy ich o opinię, tak? Wysyłajmy jakiegoś No i maila czy coś.
Wyciągajmy wnioski z tego, co o nas klienci piszą, bo to chyba jest najważniejszy element tego, dlaczego o opinię w ogóle warto prosić. Okej, one też są pewnym wyjaśnieniem dla nas, jako dla sklepu, dla nowych klientów, natomiast wyciąganie wniosków z tego, co klient zauważył podczas procesu i ten proces stałego doskonalenia, zadawanie sobie pytań, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, no to jest klucz w tym, żeby gdzieś te sytuacje, które pojawiały się w opiniach, nie pojawiały się w przyszłości. Tak, jako negatywne oczywiście. Dokładnie. Tak, to też jest tak jak z UX-em, że robi się badania przecież różne i na podstawie tych badań wprowadza się różne innowacje i zmiany, a tutaj jakby mamy praktycznie za darmo możemy dostać jakby taki soczysty feedback, nie? Z którego możemy czerpać. Tylko też trzeba właśnie przecedzać te informacje, odcedzać emocje i jakieś tam rzeczy, no bo wiadomo, ludzie są emocjonalni i piszą różne rzeczy. I jakby to sedno patrzeć, jakby co rzeczywiście możemy poprawić, co usprawni jakby działanie naszego sklepu. 100% tak, zgoda. Lecimy dalej. Okej, no to cóż, dalej mamy rzeczy, które są związane z wyszukiwarką Google i tutaj jakby troszeczkę tylko czytałam na ten temat, że jeżeli, znaczy tak, jest kilka aspektów tutaj z Googlem, bo jedna rzecz jest taka, że my możemy tam umieszczać nasze produkty, rzeczywiście u góry kupić sobie kampanię produktową, zrobić tak, żeby one nam wyświetlały się u góry, to też jest fajne, no bo zobaczcie, ile jest podstron na Google, kiedy wpiszę na przykład buty, tak, albo Adidasy białe i wyskoczą mi tak naprawdę Adidasy, Nike, Reeboki, nawet z Empiku wyskoczą mi te buty, więc po prostu zazwyczaj patrzymy na pierwsze strony i nie dalej, więc tutaj trzeba by wziąć to pod uwagę, że można coś takiego zrobić, ale to nie jest jedyna możliwość, żeby dotrzeć do ludzi, tak, Google. Kolejną rzeczą, która jakby pomoże nam się gdzieś tam w pozycjonowaniu, no to są na przykład zadbanie o linki nasze, tak, do jak mamy opisy produktów, małe strony produktowe, to żeby te linki to nie był jakiś ciąg różnych literek mieszanych z procentami i tak dalej, tylko żeby to rzeczywiście była nazwa produktu oddzielona myślikami czy tymi kreskami tymi na dole. Wtedy wszystko jest fajne i czytelne i Google też to lubi. Dalej tak zwany EPR, czyli to, co nas piszą, to, co szerują, czyli tu już właśnie dochodzimy do tych mediów społecznościowych, gdzie teraz o wiele więcej opinii tam możemy spotkać, tak? To, że właśnie tam będzie życie, tam będziemy my też aktywni jako właściciele sklepu, czy prowadzący sklep, też będzie wpływać na to, jak nas widzi Google, tak? Na naszą wiarygodność, na to, czy ta firma faktycznie jest warta uwagi, tak? I tu jest najważniejsza ta interakcja, prawda, przede wszystkim z tym użytkownikiem, żeby móc z nim rozmawiać poprzez te kanały, żeby on był ciągle zaangażowany i żeby też automatycznie nasze zasięgi wzrastały za każdym razem. No ale do tego potrzebujemy tego, co jest poniżej, tak, czyli pozyskania ruchu. Czyli ruchu, tak. Dokładnie. Czyli pozyskać ruch i możemy to robić za pomocą content marketingu i to też, tak jak wcześniej wspomniałam, są te różne blogi i różne rzeczy. Na Facebooku również możemy pisać różne rzeczy, dzielić się ciekawostkami. Najlepiej, żeby to dotyczyło naszej branży, tak? Nie, żebyśmy nie wyskakiwali jak Filip z Konopi z tematami, które w ogóle nie są związane ze sklepem. Ale możemy po prostu generować ten ruch, pytać o opinie, przedstawiać nowości, nagrywać jakieś filmiki, angażować tą społeczność. No i dzięki temu również i Google nas widzi, i ludzie nas widzą, Facebook nas gdzieś tam będzie wyrzucał naprzód. Więc jakby to podobno warto nawet to robić. Podobno nawet live można robić. Nie słyszę ostatniego słowa, golden line? Nie, mówię, że podobno nawet live'y można robić, żeby ludzie można, mogli się oglądać. Można, czemu nie, no przedstawiasz sobie produkty, zobacz, no normalnie to jest bardzo dobry pomysł, no bo masz zdjęcie kubka, najwyżej możesz go obrócić, ale jak ja nakręcę live i pokażę, zobacz ten kubek, zobaczcie na te maki, ja mieszkam koło czerwonych maków, czy to nie jest wspaniałe, że ja mogę pić kubek w maki, mieszkając w czerwonych maków, no przecież, a jaki on ma fajny kształt, nie, a jak go trzymam, to o, tak, o, to tyle zajmuje mi przestrzeni. No to jest...
uwagi, ale ostatnio na Facebooku ja jestem pod wrażeniem, bo często mi się pojawia. Są takie live, na których sprzedaje się rzeczywiście różne formy ubrań, butiki często je organizują. I ja nie wiem, jak to jest możliwe, nie wiem, jak to działa, natomiast widzę w takich miejscach czasami po 900 osób na live i mówię sobie, Boże Święty, w jaki sposób to funkcjonuje, że na live sprzedażowy, gdzie można kupić ubrania z butiku, gdzie pani stoi i przedstawia te ubrania, obraca, zakłada na siebie, w taki sposób można zebrać taką audiencję i robić rzeczywistą sprzedaż. To jest bardzo ciekawe zjawisko i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. To idzie. I ja widziałam kiedyś, to chyba ze Stanów się wzięło, znaczy możliwe, że tam to było jako pierwsze. Na Netflixie był kiedyś taki program dokumentalny o jakimś, była jakaś firma, która właśnie dużo ciuchów produkowała, ale w pewnym momencie ta jakoś tak strasznie spadła, że w ogóle te ciuchy się walały tam po Gap. magazynach, po wszystkim. Nie wiem właśnie, czy Gap, czy coś tam było. Tak, też właśnie taka, bardziej nie taka sieciówka, jaką my znamy z galerii, tylko właśnie przez ten bezpośredni marketing to było sprzedawane. I właśnie tam, na tym dokumencie na Netflixie zobaczyłam pierwszy raz tą formę, że one przez internet to pokazywały, dokładnie tak jak opisałeś. I dopiero później zauważyłam, że w Polsce też się zaczyna taka fala. I uważam, że to jest skuteczne, to jest bardzo fajne w ogóle, bo no myślę, że kobiety to przyciąga bardzo. No, gdyby nie było skuteczne, to podejrzewam, że nikt by tego nie robił, a mając 900 osób na live'ie, to tutaj już nawet czysta statystyka zaczyna działać, więc myślę, że w tym jest też. Trzeba wypróbować, Kamil, kiedyś. Dokładnie, będziemy robić sprzedaż. Coś tam wymyślimy. Pamiętajmy No o celu. dobrze. Tak, jakby podsumowaniem tego wszystkiego, to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, co ta strona ma sprzedawać, jakie są nasze produkty i odpowiednio to wszystko prezentować, żeby w tych wszystkich rzeczach się nie zagubić i pilnować priorytetów. I podsumowując też te sprawy czysto UX-owe, to pamiętajmy o dostępności, czyli żeby te najważniejsze elementy dało się znaleźć, o przejrzystości, o łatwej drodze wejścia na tą stronę zakupową, przejście przez tę całą ścieżkę, o komforcie klienta, o bezpieczeństwie też naszych danych przede wszystkim. No i, ojejku, co ja tu napisałam? Tak, jak najmniej główkowania i irytacji ze strony klienta, tak? Czyli przyjemne korzystanie i przyjemne doświadczenia. To wszystko jesteśmy w stanie poprawiać i oczywiście pamiętajmy, świat się zmienia. To, co jest dzisiaj aktualne, to za parę lat już może nie być aktualne, albo coś trzeba będzie zmienić. Pamiętajmy o tym, bo przez to też możemy oglądać strony, które pamiętają jeszcze początki internetu i tak również wyglądają. Więc pamiętajmy o tym, żeby też zadbać o swój sklep, bo to jak on wygląda, to pewnie większość procentowa sukcesu tego, czy sprzedaje, czy nie sprzedaje. I tak te elementy, które dzisiaj wymieniliśmy i które wymieniliśmy we wtorek, mają znaczące znaczenie na to, jak to ostatecznie wygląda z tymi wynikami sprzedażowymi. Kasiu, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i przepraszam Was, moi drodzy, za to, że dzisiaj internet tak coś kuleje. Mam wrażenie cały czas, że jestem jakby bardzo, bardzo specyficznie pokazywany na Facebooku, jak pan Pixel dosłownie, więc mam nadzieję, że już jutro będzie lepiej. Dziękuję Wam serdecznie za to, że z nami dzisiaj byliście i chciałbym od razu też Was zaprosić do grupy Odkryj Biznes w Niemczech. Myślę, że tam w przeciągu kilku dni ładnie obrobimy graficznie nasz skrypt, który dzisiaj przygotowała Kasia, i też umieścimy go w grupie, aby służył grupowiczom do tego, żeby wykorzystać przy okazji jakiegoś audytu swojego własnego sklepu internetowego. Link do grupy możecie znaleźć w komentarzach, zaraz go sobie tutaj też wyświetlimy, więc odkrywajcie biznes w Niemczech razem z nami i zapraszam Was też na kanał na YouTubie, gdzie od początku tego miesiąca rozpoczynamy nasze codzienne live'y Pixel Cafe, więc w tym momencie staliśmy się też YouTuberami. Zapraszam Was serdecznie. I co? Do zobaczenia już jutro. Jutro w sobotę o poranku widzimy się po raz kolejny. Cześć!